Czekaj, bo jakie było pytanie? O pokorę. Ja już jestem starszy. Ja też jestem starsza niż wtedy, gdy się spotkaliśmy. Nie powiem szyderczo, ale się śmieję, jak mówię, że jestem starszy. Oczywiście żartuję dziewczyny, do których piszę na Facebooku. Żartuję, wcale nie jestem taki stary. Hej. Wcale, hej. No. Wcale nie jesteś stary. A poza tym, to nie o to chodzi też, żeby udawać, że czas nie upłynął. Bo on no pewnie, że tak. I w nim jest też coś fajnego. W nim jest piękno. Wczoraj byłem na pogrzebie Janusza Głowackiego i zobaczyłem parę osób, które miałem szczęście w życiu spotkać, czy poznać wręcz. Nawet z bliska niektórych z nich. I zobaczyłem, no ten, zabrzmi to patetycznie, banalnie, ale wcale nie w zasadzie, jak banalnie. Zobaczyłem starszych ludzi ode mnie sporo, przed Jerzy Gruza, przecież, który ma 80 parę lat, przed pożegnać swojego kolegę. Kazimierz Kuc. Kazimierz Kuc siedział, tak. Który o starości mówi w sposób tak. Prostolinijny, tak, ale Kuca nie znam. Kuca osobiście nie znam, a Gruzę poznałem, bo pracowałem kiedyś w jego teatrze na samym początku swojej drogi zawodowej, w muzycznym w Gdyni, w Baduszkowej. W takiej szkole wokalno-aktorskiej, w studium Baduszkowej, które się mieściło właśnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Do której tam, przyjechałeś z gitarą? Do której przyjechałem z gitarą, z lokami po tych oazach. I tam był Jerzy Gruza dyrektorem wtedy. Miał wtedy, no, nie wiem ile lat, ale był w pełni sił twórczych. Fenomenalny talent. Fenomenalny talent po wielkich sukcesach telewizyjnych. Człowiek, który reżyserował teatry telewizji na żywo. Na żywo, na których się uczyła cała młodzież ze szkół filmowych, na przykład rewizor Gogola. Niezapomniany. Tak, dokładnie. I wszystkie te szkoły teatralne, które później coś z nich było, mówię o tych absolwentach, ale w większości nic z nich nie wyrosło, uczyli się na tych fantastycznych sztukach Jerzego Gruzy. Więc przyszedł wczoraj on. No i tak patrzyłem na tych ludzi, nie? I pomyślałem sobie właśnie o przemijaniu. Nie? Nie wiem, jakie było pytanie, znowu zapomniałem. Ja nad wszystkim tak, czuwam. Na szczęście. Rozmawialiśmy... Potrzebuję kogoś w życiu takiego jak ty, wiesz, żeby mnie czuwał. Czy to jest oświadczenie? Tak. Nie wiem, czy to jest twarda dana, bo w waszym środowisku słowa bywają puszczane na wiatr. Pewnie, mówisz, że tak. Wygłaszasz ze sceny kwestie, o których tego samego wieczora zapominasz. Ale poczekaj, jesteśmy w pokorze, którą tak. musiałeś się tak. wykazać. Tak. Czas płynie, powiedzieliśmy o tym. Do tak. tej starości wrócimy. Mhm. Chcę jeszcze udźwignąć w naszej rozmowie kwestię pokory. Ile jej zawdzięczasz tej pokorze i czy masz tego świadomość? Tak, mam pełną. Zawdzięczam ją dużo, dużo pokorze. No nie wiem, czy pewnie by mnie tu nie było, chociaż artysta też nie może być tak tylko i wyłącznie pokorny, czy skromny, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Leon Niemczyk świętej pamięci mówi, aktor nie może być skromny. Skromna może być pensja, ale nie aktor. Miał rację. Więc aktor... Chyba dzisiaj to brzmi jeszcze bardziej doniośle. No tak. Więc... Więc masz tę pokorę i chcesz się z nią przyjaźnić. Tak, i będę ją miał zawsze. Nawet w sytuacji, kiedy otrzymam Oscara. Bo otrzymam Oscara. Liczysz na to, tak? Nie liczę, ja to wiem. Nie jako aktor. Ale już nie będę drążył dalej jako kto. Tak, wyznaczyłem sobie taki cel w życiu. Jak to jest, zawsze się zachwycałem jako młody chłopak i jako młody bardzo jeszcze wtedy artysta śledziłem te wszystkie Oscary, wręczanie. Bardzo mi się to podobało. Dziś już tego nie oglądam. To nie znaczy, że tym nie interesuje, czyli ale... nagrody mają dla ciebie znaczenie. Takie nagrody jak Oscar, tak. Tak, takie nagrody jak Oscar mają, dlatego że to jest jakby wielki splendor i zasługa całego życiorysu, przynajmniej no, ja to tak postrzegam, nie? Znaczy fenomenalni są ci młodzi, którym się udało na starcie zdobyć takie laury wielkie. To też tak, może być początkiem kresu. Może być początkiem kresu, bo nie wyobrażam sobie co dalej, nie? To znaczy jak to życie w ogóle wygląda. No, porażkę też poprzedza pycha. Tak. A bo łatwo tak. o pychę, gdy masz same oklaski i praktycznie żadnych powodów do zwątpienia. Świetne słowo, pycha. Wczoraj też rozmawiałem o pysze z moim przyjacielem Zygmuntem Malanowiczem, z którym byłem właśnie na pogrzebie Janusza Głowackiego. Wyszliśmy z hotelu Bristol, gdzie było takie spotkanie po uroczystości pogrzebowej i gdzie przemawiali przyjaciele Janusza. Rodzina i przyjaciele. To się nazywa stypa. Tak, to się nazywa stypa. Tak się zawsze nazywało i to rzeczywiście to była stypa. Myśmy wyszli wcześniej, ale
Zdążyliśmy się. Jesteśmy w teatrze, ktoś rozmawia. Ciszej tam, rozmawiamy, ciszej panowie, przepraszam. Rozmawialiśmy o Pysze i rozmawialiśmy o tym, Zygmunt Malanowicz świetnie zna rosyjski. Ja oczywiście tego rosyjskiego uczyłem się przez wiele lat, ale mnie już wypadło z głowy. Zygmuntowi nie, chociaż jest starszy, ale on jakby i tam pracował i też mieszkał przez jakiś czas na wschodzie. On mi przetłumaczył wystąpienie Jerofiejewa, takiego dysydenta rosyjskiego, który opowiadał właśnie o Januszu pięknie i opowiadał też o Dostojewskim. I prawdziwe człowieczeństwo, powiedział, człowieczeństwo odnajduje się w wątpliwości, nie? To znaczy, jakby to precyzyjnie jeszcze ująć. No właśnie. A z drugiej strony jest pycha. I też było wystąpienie kogoś tam, kto jakby zdradzał te cechy właśnie mniej takie przystępne dla mnie, czyli taka pycha. Bo brak skromności to jest też zupełnie co innego, nie? No ale to tak, odbiegam od tematu, możemy długo rozmawiać, drodzy Państwo, nie chcemy zarzucić. Ale ja zostawiliśmy, porzuciliśmy gdzieś na brzegu tej rzeki, która płynie, a my w niej, kwestię starości. Wiesz, gdyby nie ten teatr, to nie chciałabym chyba przytaczać heroicznego może kontaktu ze starością, przemijaniem w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. Właśnie w społeczeństwie, w którym wszyscy mamy obowiązek być wiecznie piękni i młodzi, rozmaitych środków się i mamy, by ten efekt osiągnąć, właśnie w zespół Krzysztofa Warlikowskiego starzeje się razem, w zespół. Tak. I robiąc tak. coś tak trudnego razem. Na ile trzeba mieć tego świadomość, pracując w tym teatrze, a na ile to się robi samo gdzieś na marginesie, gdzieś pomiędzy spektaklami? I czy to cię jakoś buduje? A może przeraża? Nie przeraża mnie to. Znaczy, nie zaczęło mnie to jeszcze przerażać, może tak. I liczę też na to, że doświadczenie, które nam towarzyszy w życiu i być może nawet mądrość spowodują to, że nie będzie mnie to przerażać, tylko zaakceptuję upływ czasu, bo to jest przecież naturalne. Teatr Krzysztofa też jakby jest portretem życia człowieka i nie ma tutaj fałszu, to znaczy, wiesz, w młodości jest piękno i prawda, ale taka sama prawda i jeszcze większe piękno, bo przez doświadczenie jest w starości, nie? Jakby tego nie unikniemy. A na szczęście się składa tak, że teraz zaprosiliśmy do zespołu i współpracy dwoje nowych aktorów. Można już o tym pewnie powiedzieć publicznie śmiało, czyli Jaśminę Polak, młodą dziewczynę utalentowaną po krakowskiej szkole, i Bielenie. Jezus, jak on ma na imię? Zapomniałem. Nie pomogę ci. Jaśminę bardzo dobrze kojarzę. Zaraz sobie przypomnę. To się musiało Bartek, tak skończyć. Bartek Bielenia. Jezus, Bartek. Ale... Internety? Czekaj. No, tak, Bartek Bielenia, oczywiście. Ale to nie jest ani nonszalancja, ani brak kultury, że ja nie pamiętam jego imienia, tylko po prostu taka jest prawda i niech się do tego przyzwyczai, bo nie każdy będzie pamiętał twoje imię na początku i bardzo dobrze. Także przyjęliśmy dwie nowe osoby, które zasilą nasz zespół z powodu właśnie młodości i talentu. Pamiętasz taki czas w swoim życiu, że nie pamiętam o no pewnie, że tak. No pewnie, że tak. Krzysztof Materna wczoraj na pogrzebie, na tej stypie w Bistoru po raz ósmy w życiu mi się przedstawił. Znaczy, bo zapomniał, że już się poznaliśmy i że już byliśmy po imieniu, że kiedyś dzwonił do mnie z propozycją. Ale ja to rozumiem. Oczywiście... Może to wiek. Nie, to nie jest to. Jak człowiek poznaje bardzo wielu ludzi, tak w przypadku Krzyśka. To ma mało miejsca na dysku. No, mało ma miejsca, ale ma zapchany dysk spotkaniami, tam poznaniami i tak dalej. Ja nie jestem jego ani żadnym kolegą wielkim, ani kumplem, ani przyjacielem, żeby on musiał mnie pamiętać. Ja mam tego świadomość pełną. A z kolei też nie jestem na billboardach na każdej kamienicy w Warszawie, czy ten, żeby on musiał wiedzieć, kim ja jestem. Nie? Znaczy on wie, bo żachnął się i powiedział, aha, tak w ogóle i tak dalej. Więc to jest zupełnie naturalne. Powiem teraz coś, na co Bartek nie wiem, jak zareagujesz.
kiedy ostatnio rozmawialiśmy, tak, to były czasy, kiedy można by się zastanawiać, na ile jesteś rozpoznawalnym aktorem. To już było na wysokości twojej postaci w Złotopolskich. Boże. Mhm. Ale dla nas, kiedy przyszedłeś do radia, byłeś aktorem, który pracował z Lupą, z Jarzyną, z Klatą, ale jeszcze nie pracowałeś z Warlikowskim. Chciałabym spytać cię o spełnianie marzeń w tym zawodzie. Czy masz jeszcze takie jakieś teatralne, może filmowe marzenia, które by uchyliły ci trochę artystycznego raju? Marzenia na szczęście mi pozostały i mam je nadal. Te, które miałem, uważaj, bo marzenia się spełniają, spełniły się. I te, które mam w planach, też się pewnie spełnią, już o nich powiedziałem. Wejdźmy w życie społeczne, polityczne. Tak. Jesteś świadomym obywatelem, który wyciąga wnioski z dnia, z raportu na temat świata i jego kondycji. Jesteś kimś takim, czy wręcz przeciwnie, sztuka wystarczy ci w zupełności i żyjesz w związku z tym pod kloszem, w jakimś hermetycznym świecie bez sygnałów o kondycji ludzkości? Nie sposób w moim przekonaniu diś, ale w moim przekonaniu, bo w niczym innym, sztuka nie jest oderwana od realiów życia, od problemów, od wydarzeń społecznych. I trudno w dzisiejszych czasach tak kolorowych i trudnych być sobie gdzieś, nie wiem, pod jakimś kloszem, jak powiedziałeś, czy bańką mydlaną i uprawiać sztukę.